Szczęść Boże, dzień dobry. Ponieważ postanowiłam trochę urozmaicić nasze rozważania, nasze słowo, postanowiłam, że będę też wybierać fragmenty z liturgii godzin, a konkretnie z godziny czytań, a nie tylko z samych Ewangelii, czy w ogóle z czytań dnia. Zatem dzisiaj będzie fragment z godziny czytań i jest to urywek z listu do Proby napisanego przez świętego Augustyna. Jeśli nieustannie pragniemy życia wiecznego, które pochodzi od Boga, wówczas nie przestajemy się modlić. W tytule filmu celowo zapisała mi słowo modlitwa i medytacja, bo tak sobie myślę, że może od czasu do czasu dobrze każdemu z nas robi taka mini rewizja naszego życia modlitwy. I no w tym oczywiście też jakoś warto uwzględnić medytację. Wiele osób, no jakby w naszym ciągle jeszcze bardzo katolickim kraju, nie bardzo się wyznaje na takich, powiedzmy, bardziej zaawansowanych typach modlitwy, do których pewnie można właśnie zaliczyć medytację. Wielu myśli o niej jako o jakiejś takiej technice, czy w ogóle o czymś jakby zarezerwowanym dla mnichów, o czymś, na co potrzeba bardzo dużo czasu. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy właśnie o tym pomyśleli w kontekście tego fragmentu z Augustyna, który przywołałam, jako o takiej szczególnej formie modlitwy, która moim zdaniem jest takim, powiedziałabym, naturalnym stanem naszego ducha. Dlatego nawet takie krótkie momenty wyciszenia, takie mini medytacje są nam bardzo potrzebne. My dzisiaj żyjemy w strasznie zabieganych czasach, i w tym całym naszym zabieganiu, i w działaniu, i w tym całym szumie, w hałasie, my nie tylko gubimy myślenie o Bogu, ale my także, gubiąc nasze myślenie o Bogu, gubimy także samych siebie. A medytacja to jest właśnie takie pierwotne po prostu stanięcie przy Panu. Po prostu chwilowe takie zanurzenie się w Jego obecności. I warto też nie myśleć o medytacji jako czymś, co wymaga jakiegoś wydzielonego czasu, długiego siedzenia. Ja już to pewnie wcześniej mówiłam i jeszcze pozwolę sobie dzisiaj powtórzyć. Oczywiście to jest tak, że prawda, mnisi, mniszki, oni mają trochę inny styl życia i rzeczywiście te medytacje zakonne, mnisze są zwykle długie. Ale to nie oznacza, że zwykły wierny też sobie musi tak wysoko poprzeczkę ustawiać. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie próbować znajdować chwilę na medytację, czy to o poranku, czy w środku dnia, chociaż kilka minut. Tak naprawdę ona jest kluczem do tego, żebyśmy świadomie i w pełni żyli. I do przemyślenia tego bardzo dzisiaj zachęcam. Życzę wszystkim błogosławionego, dobrego dnia. Szczęść Boże!